Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I moi drodzy, zobaczymy sobie tutaj, jak pan Macierek pięknie rozwala tutaj protestanckie herezje. Sam nie jest tego świadomy, że po prostu pogrąża się coraz bardziej. I grające na tych samych skrzypcach z panem Macierkiem, pan Rafał i pan Kulisa, pokazują prostactwo protestantyzmu. Protestantyzm nie może być inny jak prostacki. Mówiliśmy sobie, obok tego, że jest szatański, mówiliśmy sobie o zbawieniu, że zbawienie jest czymś, co się osiąga, o tym sobie powiemy w następnym nagraniu. Ale zatrzymajmy się tutaj na jednym wątku, który po prostu pokazuje prymitywizm protestantyzmu i ograniczone myślenie. Pan Macierek mówi: On nas zbawił i dał nam święte powołanie, nie dzięki naszym czynom, lecz zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską. Łaską bowiem, i to jest 2 Tymoteusza 1,9 i Efezjan oczywiście 2,8,10, łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, tylko dar Boży. Czyli generalnie pan Macierek chce tutaj nam pokazać, że tak jak myśmy sobie wczoraj widzieli, że będziemy zbawieni, że jesteśmy powołani do osiągnięcia zbawienia, to tutaj pan Macierek na siłę próbuje nam mówić, że już jesteśmy zbawieni, czyli jesteśmy bezpieczni, wszystko jest pięknie i po pańsku. Otóż i pan Rafał gra tutaj na podobny, oczywiście tak samo. I zobaczmy, mamy takich tutaj wielkich mistrzów, prawda, od zbawienia, a tymczasem pani Barbara wyjeżdża do pana Macierka z tekstem, mówi tak, że Chrystus zbawił cały świat, czyli wszystkich ludzi, co ty na to? No i pan Macierek mówi: bzdura, gdzie jest napisane, że zbawił cały świat? No i tutaj mówi jeszcze tak: ty jesteś idiota, myśląc, że ktokolwiek łyknie te śmieszne głupoty, a nie, to jest do Bartka, to do pani Basi. Żyjesz, kobieto, w baśniach, tak? No i pani Basia go tutaj pięknie kasuje. On jest prawdziwym zbawicielem świata. Jana 4, 42. Więc panie Macierek, pan Rafał tutaj się ukazują jako wielcy mistrzowie zbawienia, a nawet nie są w stanie zrozumieć w swoim ograniczonym, otępianym i umyśle, że Chrystus zbawił cały świat. Więc przeczytajmy sobie 4,42. On prawdziwie jest zbawicielem świata. Ewangelia Jana Świętego, dorzućmy sobie to. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, a więc nie tylko wierzących, ale grzech świata, jest zbawicielem świata. Święty Paweł pisze, że Chrystus pojednał świat, nie tylko wierzących, ale świat ze sobą, prawda? A więc jest tutaj uniwersalny wymiar ofiary Chrystusa, która obejmuje wszystkich ludzi. I też sobie to przeczytajmy. Czytaliśmy to sobie kilka razy, ten fragment 1 Tymoteusza 4:10, że ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Więc skoro pan, panie Macierku, tutaj próbujesz nam wciskać, że już zostaliśmy zbawieni, tak, poganie zostali zbawieni, Żydzi, muzułmanie, Hindusi, buddyści, skaczący w koło ognia, prawda, jakieś plemiona w Mozambiku i w Zimbabwe, oni też zostali zbawieni, panie Rafale. I teraz z łaski, tak, nie z uczynków. Jeżeli pan już mówi, jaka jest różnica między zbawieniem moim, pana Rafała, i zbawieniem plemion gdzieś tam w andyjskich buszach, tak, w buszu andyjskim w Peru i w Mozambiku, czy na Ponga Ponga pod Australią. Jaka jest różnica? Otóż różnicy nie ma żadnej. Zbawienie za mnie i za tamtych ludzi, jak i za pana, panie Macierku, i pana Rafała jest jedno. Jest to ofiara Chrystusa i Chrystus jednakowo za wszystkich przelał jedną, tą samą swoją krew.
złożył jedną ofiarę doskonałą. I na mocy tej ofiary ja, Pan i cały świat został pojednany z Bogiem i grzech świata został zgładzony, tak? Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Więc tu jest napisane wszystko, że jesteśmy zbawieni, tak? On nas zbawił, to Tymoteusza, ale zbawił nas, czyli nas tu, wierzących i buszmenów w Burkina Faso i Wandach. Też są zbawieni. A więc według pańskiej logiki, panie Marcinie, panie Rafale, oni wszyscy powinni iść bezwarunkowo do nieba. Dlaczego? Bo zostali zbawieni tak samo jak pan, tak samo jak ja. I wszyscy bezwzględnie, bracia, brodaci, co latają z bombami, z pasami Ashida, też powinni iść zbawieni. Dlaczego? Bo za nich też umarł Chrystus. Więc jeżeli pan posługuje się tym czasem, że zostaliśmy zbawieni, żeby usprawiedliwić swoje prostackie, ograniczone podejście do zbawienia, że pan już jest zbawiony i pan słodko pierdzący, nic nie robiący, nic nie musi robić, bo jest z łaski, a nie z uczynków, to tak samo brodaty właśnie brat z granatami będzie zbawiony, dlatego, bo on tak samo został zbawiony jak pan. No i teraz zaczniecie tutaj się usprawiedliwiać, że trzeba przyjąć to zbawienie, a więc już jest warunek, więc nie z uczynków, tylko trzeba przyjąć, nie? Musi być ten wewnętrzny akt, który człowiek musi dokonać. Więc zobaczmy, Chrystus jest uniwersalnym zbawcą całego świata, ale to nie znaczy, że uniwersalnie cały świat zostanie automatycznie zbawiony. To zbawienie trzeba przyjąć, prawda? Panie Macierku, panie Rafale, zgadzacie się z tym, że trzeba zbawienie przyjąć? A więc skoro trzeba przyjąć, to znaczy, że to zbawienie, to uniwersalne zbawienie, które to ofiara zbawcza, zaczyna się urzeczywistniać w człowieku, kiedy człowiek ją przyjmie. Kiedy człowiek odpowie na ten akt nieskończonej miłości Boga i przyjmie łaskę, jaką Chrystus nam wyjednał na krzyżu. I teraz, jaka jest różnica między protestantyzmem a katolicyzmem? Wy głosicie, że klepniecie sobie tam formułkę Jezus jest Panem, alleluja, i jesteście zbawieni w sposób nieutracalny, ale podkreślam, na podstawie tego wersetu, który pan Macierek przeczytał, że zostaliśmy zbawieni, to i w szerszym kontekście, prawda, zbawienie dotyczy wszystkich ludzi, to wszyscy bez wyjątku, nawet bez przyjęcia Jezusa jako Pana, bo to jest uczynek, powinni iść do nieba, a jednak tak nie jest. Więc wy teraz musieliście coś zrobić, a to jest uczynek, przyjęcie, to jest akt woli, musieliście to przyjąć. My katolicy też. I jaka jest różnica między katolickim a protestanckim przyjęciem? Protestant sobie już słodko pierdzi, nic nie robi, bo on już klepnął formułkę. Natomiast dla katolika i dla Chrystusa i dla wierzących przyjęcie łaski jest początkiem drogi do zbawienia. Czyli to zbawienie w znaczeniu uniwersalnym, że Chrystus zgładził grzechy świata, że Chrystus pojednał świat z Bogiem, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, głównie za wierzących, ono zaczyna się z wymiaru uniwersalnego, zaczyna się we mnie personalizować. I to jest proces, to już jest relacja między mną a Bogiem osobista, w której i w tej relacji, w tej mojej odpowiedzi, w przyjęciu tego daru, to zbawienie zaczyna się we mnie personalizować, urzeczywistniać. Urzeczywistniać to znaczy, że przez przyjęcie tej łaski, zbawienia, zaczyna się ona we mnie realizować. Zaczynam korzystać właśnie z tego oczyszczenia krwią Chrystusa, zaczynam korzystać ze wszelkich dobrodziejstw, jakie są skutkiem ofiary
Chrystusa. I teraz dla protestanta to jest początek i jednocześnie koniec. Klepnął formułkę i już jest na wieki wieków zbawiony, już nie może tego utracić. Chrystus mówi jednak coś innego. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc w tej łasce, którą przyjmuję, ona, żeby mnie doprowadziła do zbawienia, czyli żeby to zbawienie mogło się we mnie dopełnić, czyli ono się dopełni wtedy, kiedy faktycznie znajdę się w niebie, bo po to Chrystus poszedł na krzyż, aby mnie otworzyć bramę raju, nie tylko mnie, tak, w tym wymiarze osobistym, personalnym. Więc żeby to mogło się urzeczywistnić, to ja muszę tam wejść do tego nieba. A żeby wejść do tego nieba, bo ja nie jestem w niebie, ja jestem na ziemi, to muszę wytrwać do końca w tej łasce, którą Chrystus mi wyjednał na krzyżu, w tej łasce, którą Chrystus hojnie mnie obdarza. Więc przyjmuję tu łaskę, jak święty Paweł pisze. Zbawienie przybliżyło się ku nam bardziej niż wtedy, kiedyśmy uwierzyli. Dlaczego się ma przybliżyć? Dlaczego święty Paweł pisze o przybliżeniu się zbawienia? Przecież wy już jesteście zbawieni na wieki wieków. Amen. A święty Paweł pisze, przybliżyło się. No właśnie, przybliżyło się, bo im bardziej człowiek... I to można powiedzieć w krótko, dwa wymiary. Wzrost w wierze, czyli duchowy i czasowy. Każdy dzień przybliża nas do zbawienia. Każdy dzień przybliża nas do śmierci. To jest nieuchronne, tak? Musimy kiedyś umrzeć. A jednocześnie każdy dzień, który przybliża nas do śmierci, jeżeli ten każdy dzień wykorzystujemy na to, żeby żyć wiarą i poznawać naszego Pana, to automatycznie zbliżamy się do zbawienia, nie tylko do śmierci, co jest nieuchronne, ale trwając właśnie dzień po dniu w Ewangelii, zbliżamy się do zbawienia. Dlatego święty Paweł pisze, że to zbawienie jest bliżej nas, niż kiedyśmy uwierzyli, prawda? Więc jeżeli ktoś uwierzył 30 lat temu, prawda, w 990 roku, no to to zbawienie przez te 30 lat jest bliżej. Dlaczego? No bo już ma 30 lat mniej z życia i jeśli trwa w łasce Chrystusa, to zbawienie jest bliższe. Prawda? Później święty Paweł pisze, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, z dala od Pana. Więc pielgrzymujemy do Pana, czyli osiągamy cel. Pan tutaj Rafał, pan Macirek będą mówić, że oni już mają zbawienie, oni już są nietykalni, tak, bo mają pewność zbawienia. Różnica jest taka, że jeżeli my jedziemy autostradą Częstochowa-Warszawa, ja wiem, że ja jadę prosto do Warszawy z panem Macirkiem, to różnica jest taka, że ja biorę pod uwagę to, że na tej trasie z Częstochowy do Warszawy mogę zginąć w wypadku, a protestant, on się nie liczy z nikim, on jest pewny, że on dojedzie i nic mu się nie stanie, że ani on nie zrobi wypadku, ani nikt w niego nie wjedzie. Prawda? Więc takie zachowanie kierowców na drodze najczęściej właśnie prowadzi do wypadku policyjnym. Językiem mówiąc, brawura, niedostosowanie właśnie umiejętności jazdy do warunków, prawda? No i tam po prostu brawura, czyli takie szczeniackie zachowanie się. Wszyscy giną, ale ja mam 17-18 lat, mam dobrą betkę, więc przycisnę, a później kończy się albo jako niepełnosprawna, albo w trumnie. No i to jest właśnie takie, z takim szczeniackim podejściem właśnie małolatów protestant podchodzi do zbawienia. Jemu się nic nie stanie. Katolik jest bardziej dojrzały i dlatego będąc na trasie, będąc pewnym, że jedzie do Warszawy, prawda, czyli ta pewność wynika z tego, że jeśli ja jestem w Chrystusie, to jestem pewny, że zmierzam ku Chrystusowi, ku zbawieniu, tak? Ale jednocześnie jestem świadomy, że mogę
wypaść z łaski, tak jak Galaci, że mogę zginąć, tak? Odejść od Chrystusa, ulec wypadkowi. Natomiast protestant w swym szczeniackim, takim siuśkowatym myśleniu nie bierze tego pod uwagę, on sobie tylko jedzie. To właśnie tutaj widać, czym jest protestantyzm. To takie siuśkowate podejście, bez żadnej odpowiedzialności, bo on już jest zbawiony. Więc reasumując, panie Marcinku, wszyscy ludzie, według tego, co pan pisze, powinni być zbawieni bez wyjątku, bez względu na to, czy wierzą, czy nie wierzą, czy klepną formułkę, czy nie. Wszyscy powinni być zbawieni, bo jest napisane w czasie przeszłym, on nas zbawił. Nas zbawił, czyli mnie, pana, ale też i bushmenów po całym świecie. I zbawił nas za darmo. Co pan zrobił, żeby otrzymać zbawienie? Nic. Ci bushmeni też nic nie zrobili, żeby otrzymać zbawienie. Więc wszyscy powinni iść według tego, co pan głosi, z panem Rafałem i Kulisą, wszyscy powinni iść do nieba, bo zbawienie się już dokonało. Dlaczego nie idą? No właśnie, tu zaczniecie lać wodę. Poza tym, gdzie są komentarze, panie Macirku, do fragmentów, które podałem? Do odpuszczenia grzechów w czasie przyszłym u świętego Jana. Gdzie te komentarze? Boicie się, sracie po gaciach, a tutaj próbujecie się makijażować pseudomądrością, która, jak widać, jest szczeniacka, prostacka i szatańska. Pozdrawiam.